Na co trzeba być więc gotowym dla swojej wspólnoty politycznej, jak jest ci ona droga? Eee, na pewien bardzo pesymistyczny przede wszystkim ogląd rzeczywistości międzynarodowej. Eee, I to tak pesymistyczne, że czasami się człowiekowi, jak to się mówi, eee, w brzuchu przewraca. To tak jak rozmawiamy sobie o, 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 o naszych studentach oni są i studentkach, oni są dla nas ważni, bo, bo, bo to robimy jako akademicy. E, zmuszanie na, powiedzmy, jakieś tam seminarium moich studentów do tego, żeby się zastanawiali, jak bardzo wspierać Ukrainę, żeby ona jak najdłużej z tą Rosją walczyła, bo się wtedy Rosja najbardziej wykrwawi. A nas tak naprawdę najbardziej powinno interesować to, żeby Rosja była jak najbardziej wykrwawiona, a nie dobrobyt Ukrainy. Zmuszanie ich do tego, żeby analizowali takie twierdzenie. Ja nie mówię, że to jest moje twierdzenie. Nie? Natomiast zmuszanie ich do tego, żeby je przeanalizowali, żeby wskazali, jak się do tego odnoszą. Nie? Czy im się to podoba, czy im się nie, to nie, nie podoba. Czy ich zdaniem taka zasada powinna polską polityką zagraniczną kierować, czy też nie? W kontekście całego cierpienia narodu ukraińskiego, ja nie, nie czuję się dobrze sam ze sobą, że studentów zmuszam do zastanawiania się nad takim sądem, nie? Czy, czy nad taką, ale jednak uważam, że e, jak gdyby ten taki beznamiętny namysł nad takimi rzeczami jest cechą realistyczną. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Dzisiaj pragniemy zaprosić Państwa na rozmowę o realizmie w teorii stosunków międzynarodowych, a tak naprawdę o jednym z najważniejszych przedstawicieli współczesnej realistycznej teorii stosunków międzynarodowych, mówię tutaj o Hansie Morgentale, żyjącym w latach 1904-1980 amerykańskim prawniku pochodzenia niemieckiego, no przez wielu uważanego za jednego z ojców, też ojca współczesnej wersji realistycznej teorii stosunków międzynarodowych. Naszym gościem jest dzisiaj doktor. Mateusz Filary-Szczepanik, politolog, adiunkt w, na Akademii Ignatianum w Krakowie. W swoich badaniach koncentruje się na problematyce filozofii i nauki historii stosunków międzynarodowych. Autor wydanej w roku 2019 książki pod tytułem Anarchia i dyscyplina: Rzecz o realistycznych teoriach stosunków międzynarodowych Hansa Morgenthaua i Keneta Wolca. Mateusz, witamy Cię serdecznie. Dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Ja pięknie dziękuję za, za, za zaproszenie. W takim razie myślę, że na samym początku trzeba byłoby trochę szerzej przedstawić myśl naszego dzisiejszego głównego bohatera, czyli Hansa Mogentała. No i tutaj mam pierwsze pytanie, do jakich prac powinniśmy sięgnąć, powinny sięgnąć osoby, które chciałyby lepiej poznać jego, jego patrzenie na stosunki międzynarodowe, i żeby lepiej zgłębić, można powiedzieć, to, znaczy jego założenia teoretyczne, to jakie prace byś polecił? Które z tych prac tutaj są, można powiedzieć, konstytutywne dla zrozumienia jego teorii? Z Morgentałem jest tak, że ta jego myśl teoretyczna, ona jest trochę taka cebulasta. To znaczy rzeczywiście łatwo byłoby pokazać jak gdyby taką no, gradację stopnia abstrakcji. I, I oczywiście jak gdyby pierwszym, zresztą szeroko myślę czytanym i dyskutowanym na przeróżnych dookoła międzynarodowych kierunkach studiów tekstem jest sześć, sześć zasad realizmu politycznego. A to to jest, to jest, część polityki międzynarodami i to jest rzecz, która często jest omawiana. Ja muszę przyznać też, jak gdyby zacząłem swoją przygodę przygodę z Morgentałem od właśnie dyskusji czy, 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 czy na, na, na podstawie tego tekstu. Pamiętam, na na tutorialu u obecnego ambasadora Arkadego Rzegowskiego Czytaliśmy właśnie sześć zasad w niezłym, naprawdę niezłym przekładzie. To się pojawiło chyba w przeglądzie politycznym jakoś tam w 2005-2006 roku. Oni zresztą wtedy tego Morgentała tam gdzieś na tapecie, na tapecie to środowisko miało i pamiętam, że jak gdyby ode mnie też się, czy jak gdyby dla mnie moja przygoda z Morgentałem też się od tego tekstu zaczęła. No, mamy dwie wersje, bo, bo bo, bo też zasad właśnie jest w tym, tym, tym starym przekładzie, tam gdzieś gdzieś powiedzmy z, z, z połowy lat dwutysięcznych. No i oczywiście jest jako część wydanej po polsku książki, tak? Hansa Johanna, czyli polityki między narodami. Ja oczywiście mógłbym dużo marudzić na temat samego przekładu, ale to też nie o to chodzi. Natomiast tak, no więc, więc mamy to jego opus magnum, książkę, która jest szalenie ważna. E, szalenie ważna dla dyscypliny stosunków międzynarodowych. Tak? Pierwsza, pierwsza edycja to 1948 rok tej książki i, i, i później tych, tych edycji w zasadzie chyba obecnie jest siedem. Morgenthau pracował, ponoć pracował do końca życia nad czwartą edycją Czyli tutaj można powiedzieć, że są elementy tekstu dopisywane w latach 70. I to też jak gdyby trzeba sobie zdać sprawę, że ta edycja, którą my mamy w Polsce, z którą jak gdyby możemy się, możemy się zapoznać, to nie jest to, co on napisał w 1948 roku, albo nie jest jak gdyby tylko to, co napisał w 1948 roku, tylko to jest jednak pewien żywy tekst uzupełniany przez, e, 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 przez niego. E, ja sobie na przykład wyobrażam, to jest taka, tak zupełnie na marginesie powiem, e, e, z kolegami z Niemiec, którzy bardzo tam pracują nad, nad właśnie taką egzegezą, można powiedzieć, tego Morgenthau'a, będę się zastanawiał nad wydaniem po prostu krytycznej edycji tego, tego dzieła, właśnie ze wskazaniem, które fragmenty, jak gdyby, kiedy, kiedy powstały, bo to dla historyka idei jest po prostu rzecz, rzecz ciekawa. Natomiast, co, co równie mi się wydaje interesujące dla takiego, powiedzmy, mniej abstrakcyjnego czytelnika niż historyk idei, to właśnie ta kwestia tych sześciu zasad realizmu politycznego, bo z nimi było i jest moim zdaniem bardzo dużo kłopotu i, i na pewno poleciłbym zwrócić na to uwagę komuś, kto by do tego Morgentała siadał, że przede wszystkim same sześć zasad e, realizmu politycznego zostaje dodane w drugiej albo w trzeciej edycji, już nie pamiętam, ale nie jest częścią pierwotnej e, książki i Morgentał pisze to po to, żeby wyjaśnić czy też wyklarować pewne mm, ogólne jak gdyby takie nachylenia filozoficzne, które mu jako autorowi towarzyszą, pisząc to, to, to Politics Among Nations i e, nawet jeśli chodzi o amerykańskich komentatorów e, e, dzieła e, papieża stosunków międzynarodowych, bo słuchajcie, spotkałem się z takim jego określeniem w literaturze e, anglosaskiej, e, jak gdyby dużo zamieszania to wywołuje. Tak? Pamiętam takie teksty, które interpretują te sześć zasad, jako takie pozytywistyczne, prawom podobne regularności, na podstawie których możemy dokonywać dedukcji tego, w jaki sposób stosunki międzynarodowe e, przebiegają. Co jest, co wydaje się być no, taką mocno amerykańską, czy mocno pozytywistyczną interpretacją, która jednak chyba słabo pasuje do autora będącego e, tradycjonalistą e, w, tym, w tym względzie warsztata e, warsztatu, tak, no, mu gdzieś tam się mówi najbardziej przyświecały takie wyberowskie założenia, to warsztejen e, powiedzmy rozumienie rzeczywistości społecznej, tak, tworzenie takich e, pomysłów czy idei, które e, powiedzmy. Mm, mm, Umożliwiają nam samym zorientowanie się w tej rzeczywistości i odniesienie ich do naszych własnych wartości. Nie? Poukładanie sobie tego tak, żeby to było dla nas zrozumiałe, znaczące i żebyśmy wiedzieli, co mamy wobec tej rzeczywistości robić. Nie? To nie jest pozytywizm, prawda? Więc, więc, więc na pewno jak gdyby to, 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 to politics among nations czy, czy, czy polityka między narodami jest po prostu dobrym punktem wyjścia, ale trzeba jak gdyby zdawać sobie sprawę, że jest dużo więcej. I tutaj są dwie kapitalne jego książki. Które jak ktoś jest jak gdyby zaciętym czytelnikiem, albo czytelniczką, i rzeczywiście ma ochotę sobie poczytać coś, to, to mamy Scientific Man versus Power Politics i Science Servant or Master. Jedna z w zasadzie pierwsza wydana przez niego po angielsku książka z 1946 roku, druga z początku lat 70. i mm, tak naprawdę, znowu, żeby to jakoś porównać, to wydaje mi się, że zwłaszcza Scientific Man versus Power Politics to jest taka konserwatywna krytyka liberalnej wiary w rozum. E tego, w jaki sposób ona się przekłada na to, jak Amerykanie chcą poznawać rzeczywistość w ramach nauki społecznej, czy to politologii, czy to powiedzmy później stosunków międzynarodowych, ale co więcej tego, w jaki sposób ta, ta, ta taka racjonalistyczna, liberalna dyspozycja sprawia, że Amerykanie zdaniem Morgentała po prostu błądzą często w tej polityce, robią, no można byłoby powiedzieć głupoty. I teraz jak gdyby Morgenthau jest tutaj częścią całego w zasadzie pokolenia, często żydowskich, emigrantów z Niemiec, którzy po, w kontekście II wojny nazizmu trafiają do Stanów Zjednoczonych i gdzieś tam do pewnego stopnia, na przykład, można byłoby go porównać z pracami czy to Karla Lewita, czy to Leo Straussa, na przykład. Ten taki konserwatywny niemiecki, ale też gdzieś tam właśnie antypozytywistyczny w swoim wybrzmieniu, a na pewno problematyzujący racjonalność, taki właśnie sznyt filozoficzny. I, i, i wtedy Morgenthau jak gdyby przestaje nam się jawić tylko i wyłącznie jako teoretyk stosunków międzynarodowych, czy, 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 czy właśnie ojciec, założyciel dyscypliny. A można go czytać jako do pewnego stopnia pełnoprawnego filozofa, po prostu momentami. No i w tej, w tej jego drugiej, późniejszej książce, właśnie te elementy filozoficzne e, są gdzieś tam mocne, bo on jak gdyby stara się krytykować pewne bardzo określone prace, z, jak gdyby z, z, z zakresu stosunków międzynarodowych czy, czy po prostu nauk społecznych, zwłaszcza prace Hermana Kana on, on Thermonuclear War. Tak, gdzie Herman Kant tam właśnie naukowo stara się mówić, że jak spadną bomby, to ilu nas przeżyje, jak możemy zmaksymalizować to, ilu nas przeżyje, takie rzeczy. A Morgenthau mówi, hola, hola, prawda? O czym my tu piszemy? Piszemy o tym, że przeżyje nas. 5%, a jak naukowo do tego podejdziemy, to 8%, co to jest w ogóle za sposób myślenia? prawda? I to, jak gdyby on obudowuje ten, 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 tą, tą swoją niezgodę na takie podejście do spraw no, kapitalnych przecież, jakim jest przetrwanie zupełnie biologiczne wspólnoty politycznej, obudowuje właśnie w pewną, no teraz powiedzielibyśmy, filozofię nauk społecznych. Tak? O tym też mógłbym, mógłbym dużo, dużo mówić, natomiast no, jest, to, jest to na pewno nie wiem, czy pierwszorzędna, bo nie jestem aż tak dobrym filozofem nauki, ale na pewno jest to jakaś pozycja właśnie z tego zakresu, którą Morgenthau przyjmuje, i jest to, jest to na pewno ciekawsze. Natomiast jak gdyby z takich prac, które, które warto byłoby przeczytać dla kogoś, do no powiedzmy, mniej zajawionego takimi już bardzo, abstrakcyjno, bardzo abstrakcyjnymi naukowymi klimatami, to są jeszcze dwie książki. Jedna z początku lat 50. o interesie narodowym. I tutaj widać świetną sprawę, którą robi Morgenthau, to znaczy, e, jak gdyby on bazuje na tych swoich pewnych kategoriach, które formułuje już w Politics Among Nations, natomiast jak gdyby sprzedaje je Amerykanom, Używając bardzo wielu, jak gdyby, szerokich cytatów i odwołań do ich własnej tradycji, ich własnej kultury. Tak? Czy cytuję ojców założycieli, e, cytuję amerykańskich e, publicystów również, prawda? Mówiąc, że e, popatrzcie, no mam tutaj takie właśnie pomysły, jak jakaś potęga, jakiś interes narodowy, i, i, i to wasi właśnie wasi własni e, tak? e, intelektualiści, myśliciele, politycy e, o tym mówią. Oni może tego tak nie nazywają, prawda? Ale zobaczcie, tutaj warto jest, używać tych kategorii, żeby właśnie myśleć o polityce międzynarodowej i to jest świetny przykład tego, co tłumacze nazywają i tłumaczki nazywają strategią domestyfikacji, tak? Znaczy dokonujemy przekładu dzieła literackiego na jak gdyby kulturowy kontekst no, tego kraju, prawda, czy tej kultury, na, na, na której język to tłumaczymy i do pewnego stopnia to jest robota, którą robi Morgenthau, tak? Czyli pewne takie no, dosyć dobrze znane i rozpoznane w myśli kontynentalnej. Categorie. czy to będzie rezonde ta czy to będzie prawda realpolitik, on jak gdyby stara się właśnie przełożyć na ten jak gdyby kod kulturowy zrozumiały dla, 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 dla anglosasów, a poza tym no właśnie wyłuszcza, tak pokazuje, że okej, okay, jestem teoretykiem, tutaj wymyślam te kategorie, ale teraz proszę zobaczcie, tutaj je jak gdyby stosuję i pokazuję wam, jak przy ich pomocy możecie myśleć i co najważniejsze wydawać osąd o sprawach ważnych dla waszej, czy wtedy już dla niego, również dla dla, dla Naszej wspólnoty politycznej. I w podobnym, jak gdyby tonie czy, 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 czy podobna praca to, to, byłyby, to byłoby Truth and Power, czyli prawda i potęga, zbiór esejów Morgentała, które pisał pomiędzy 60. a 70 rokiem. I tam rzeczywiście właśnie są różne jego takie w luźniejszej formie zapisane analizy. Szczerze powiedziawszy, jak sobie przeglądałem tą książkę przygotowując się na rozmowę z wami, to mm, ja miałem wrażenie, że to jest jak gdyby ten rodzaj polityki, które czy to jest ten rodzaj jak gdyby oceny, czy ten rodzaj rozmowy, ten rodzaj tekstu, który mi kojarzy się z obecnymi materiałami, powiedzmy publicystycznymi dotyczącymi polityki międzynarodowej, które możemy również usłyszeć na YouTubie. To jest to jest to jest, to jest gdzieś tam to. Natomiast mm, i to, co by, się, co, co by te teksty różniło od współczesnej publicystyki, to jednak to głębokie ugruntowanie w tych kategoriach myślenia, które on jako teoretyk buduje. I to jest rzeczywiście wartość, jak gdyby dla mnie bardzo duża i, i taka, taka wartość dodana tych esejów. I, i, i ostatnia rzecz, jak gdyby w, w kontekście tej książki to. Jest jak gdyby taki cała seria takich jak gdyby analiz biograficznych można byłoby powiedzieć, tak? w których pisze o e, współczesnych mu polityk, politykach amerykańskich e, i światowych, bo on tam chyba i o De Gaulu pisze, ale właśnie o całym szeregu również amerykańskich polityków i stara się właśnie e, jak gdyby przedstawić ich osąd jako mężów stanu jakie ich cechy sprawiają, czy to jego zdaniem są dobrzy politycy, tacy, którzy są zdolni realizować interes narodowy swoich wspólnot, czy może właśnie są z tym, są z tym jakieś e, problemy i Gdyby komuś się chciało po to sięgnąć, to wydaje mi się, że to jest fajne też ćwiczenie intelektualne, które czytelnikowi pomaga potem na własny rachunek oceniać różnych polityków, z którymi ma do czynienia bliżej jako obywatelka bądź obywatel. I to, jest, i to na pewno na pewno jest jak gdyby tego, tego zbioru esejów duża, duża wartość. No, no właśnie, bo zobacz, kiedy uczymy realizmu głównie na studiach, Stosunków międzynarodowych w jakimś sensie w studiach politologicznych, no przy, zwróćmy uwagę, że w ogóle w naszym systemie to jest pierwszy etap, kiedy ludzie często się z tym stykają, bo, bo rzadko kiedy, jeżeli ktoś nie ma nie jest ze środowiska, w którym te kategorie są używane, to raczej to nie jest spotykane. No to opowiadamy o Tukiddesie, czytamy fragmenty wojny melijskiej, albo, albo czytamy o nich. I tutaj chciałbym wyjść w ten sposób do pytania. To znaczy, jak na ile, na ile myślę, znaczy, dlaczego Morgentała możemy nazwać twórcą tego? tego nowego współczesnego realizmu na ile to jest ciągłość z tym realizmem klasycznym i w tym kontekście chciałem cię dopytać o kategorie yy, główne kategorie teoretyczne którymi posługiwał się Morgenthau no bo jak ktoś studiował stosunki międzynarodowe no to ma konotacje w głowie a realizm państwa najważniejsi aktorzy yy, interes siła prawda i, i tym podobne zbiór tych kategorii mniej lub bardziej uporządkowanych yy, przetrwanie albo dążenie do przewagi i tym podobne a jak to jest yy, a jak to jest w kontekście Morgentała? które kategorie były tutaj, tutaj kluczowe i na, na, na których zasadzała się, zasadzał się główny szkielet jego myśli. Ech, to znaczy, tak, e, dużym problemem, tak naprawdę, jest czytanie Morgentała poprzez pryzmat późniejszych, jak gdyby, e, iteracji czy późniejszych generacji e, teoretyków relast, e, realistycznych, zwłaszcza takich jak Gilpin czy Walt, czyli, czyli neorealistów. Ja w ogóle gdzieś tam w swojej pracy pisałem, że to takie bardzo naukowe, w tym pozytywistycznym sensie, potraktowanie teorii realistycznej, które pojawia się właśnie gdzieś tam w drugiej połowie lat 70. w amerykańskiej nauce politycznej, ono jak gdyby stanowi znowu pewien przekład właśnie klasycznych kategorii realizmu politycznego rozumianego jako filozofia polityki na język nauk społecznych. I teraz, ponieważ. I to samo o tym wiem doskonale, prowadząc w języku angielskim zajęcia z teorii stosunków międzynarodowych. Jak gdyby wymogi dydaktyki sprawiają, że my już o tym Morgentale, prawda, mówimy tak, jak później mówili ci realiści, czy, czy, czy w zasadzie no, neorealiści. I to sprawia, że, że, że właśnie pewne rzeczy jak gdyby wyciągamy z tego Morgentala, które współbrzmią z tym, co mówili jego następcy. Natomiast w pewien sposób, jak gdyby. Powiedzmy, nie czynią zadość, jak gdyby tej, 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 tej jego myśli, prawda? I tutaj byłaby tutaj byłaby kwestia. Natomiast ja wrócę do jeszcze jednej rzeczy, o, 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 którą, o, o którą się Pawle pytałeś, bo to jest w ogóle super ciekawe. I też pokazuje taki szerszy kontekst uprawiania nauki jako po prostu pewnej praktyki społecznej, która jest emergentna na podstawie tego, co ludzie robią, tak ona z nas wypływa. I to jest to, że. Do pewnego stopnia realizm polityczny jest taką, że się modnie mówi, konstrukcją społeczną. I on jest tą konstrukcją społeczną, tak jak jest rozumiany w teoriach stosunków międzynarodowych. To znaczy, była bardzo duża potrzeba wśród amerykańskich intelektualistów i również decydentów politycznych zbudowania intelektualnego uzasadnienia dla, Amery dla polityki, którą Ameryka miała prowadzić po II wojnie światowej. I była to polityka globalnego zaangażowania, na którą może do końca to amerykańskie społeczeństwo wcale nie było takie gotowe, znając jego bardzo takie atawistyczne wręcz przywiązanie do, do jakiejś takiej insularności, nie do tego tego amerykańskiego, takiego, że lubimy po prostu się zamknąć w sobie, prawda, i, i nas ten świat z zewnątrz nie będzie interesował. I em, jest, jest znakomita książka Nicolasa Guillaume, 2011, bodajże roku, gdzie on właśnie przedstawia takie seminarium, które się odbyło w latach 50., na którym właśnie był Morgentau, było kilku decydentów politycznych był Reinhold Nibur, bardzo ciekawa postać, jak kogoś akurat uwiedzie, czy przekona, powiedzmy, ten, ten, ten taki realizm morgentałowski, to bardzo polecam lekturę Reinholda Nibura, to jest protestancki teolog, ale uważany również za, za, za takiego amerykańskiego, natywnego realistę. Natomiast wracając do tego, tak więc ta, 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 ta rola tej teorii realistycznej, jako rdzenia nowo powstałej dyscypliny, ona się właśnie bierze z tej potrzeby Powiedzmy lat, lat 50. Natomiast, jeżeli chodzi o główne kategorie, jak gdyby tej myśli Morgentała, czy główne jego kategorie teoretyczne, to z nimi też jest taki problem, że do pewnego stopnia one są ofiarą własnego sukcesu. To znaczy, tak jak znowu, żeby jakąś analogię przywołać, tak jak w latach 90., powiedzmy, Zaczęło się formułować pojęcie globalizacji, za którym stało mnóstwo konkretnej naukowej roboty, tak definicyjnej, i, i konceptualnej, i teoretycznej. Obecnie, jak sobie popatrzymy na dyskurs i ktoś powie słowo globalizacja, no to, to jest słowo, które, z którym wszyscy są os osłyszani, prawda? Wiadomo, że to, to coś chodzi, że ten świat to jest taki właśnie zglobalizowany, że to się tak wszystko ze sobą łączy, dzieje się i tak dalej. Ale żeby coś dokładniej, to już jest problem. I do pewnego stopnia takie kategorie jak potęga, czy takie kategorie jak e, interes narodowy, to są kategorie, które mają pewne określone teoretyczne znaczenie u Morgentała, natomiast bardzo się po prostu upowszechniły. Tak? Upowszechniły się i za tym upowszechnieniem, oczywiście, idzie jak gdyby zredukowanie tej treści teoretycznej stojącej za tymi, za tymi pojęciami. Popatrzmy sobie na przykład, niech będzie na ten interes narodowy. No, przecież to jest słowo, które na ustach chociażby naszych polityków, ale nie tylko, nie? Pojawia się ciągle, nie? że to jest w interesie narodowym polskim, tamto jest w interesie narodowym polskim i tak dalej. No dobra, ale co to jest ten interes? No i wtedy każdy powie: no, jak to co? No, przetrwanie. No, dobrze, przetrwanie, ale czego? No, państwa. No więc przetrwanie państwa, zgoda jest interesem narodowym, a raczej ja lubię to nazywać założeniem motywacyjnym w strukturalnej teorii Kenefa Wolca. W przypadku Morgentała, interes narodowy nie jest przetrwaniem państwa, tylko interesem narodowym jest przetrwanie wspólnoty politycznej. I to też tej wspólnoty politycznej bardzo specyficznie czy bardzo konkretnie przez Morgentała rozumianej. Dla niego on. Używa zamiennie słowa państwo i naród, a ja to wolę mówić właśnie wspólnota polityczna, dlatego że mu generalnie chodzi o to, że ze wspólnotą polityczną mam do czynienia wtedy, jak mamy grupę ludzi, którzy działają na podstawie pewnych zasad, i te zasady sprawiają, że przynależna tym poszczególnym jednostkom chęć władania bliźnimi, w ich bezpośrednich relacjach nie jest czymś dominującym. Tak? Te, 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 te normy i reguły pozwalają tej rządzy władzy się w jakiś tam sposób rozproszyć czy wypchnąć się do góry, tak? I te normy i reguły to są zarówno normy i reguły, które kierują społeczeństwem, tak? czyli takie socjologiczne powiedzmy, jak i te normy i reguły, które są zawarte w prawie, którego awatarem jest państwo, tak jako pewna struktura organizacyjna. I teraz Morgenthau mówi, że wspólnota polityczna to jest ta konkretna wspólnota polityczna, tak? To jest ta taka gęsta, lepka sieć norm i reguł, które sprawiają, że ludzie właśnie nie zachowują się szczególnie wrednie wobec innych ludzi, tak? że ta, ta ich rządza władań, władania w jakiś sposób się powiedzmy rozprasza, czy też jak on mówi jest kanalizowana do góry przez tą normatywną strukturę i to jest jego zdaniem jeden z powodów, dla których państwa w ogóle zachowują się agresywnie. Także te jednostki, które nie mogą zrealizować swojej rządzy władania na niwie wewnątrz, e, powiedzmy, wewnątrz swojej wspólnoty, tak? projektują tą rządzę władania na swoją wspólnotę, na swoje państwo i dlatego na przykład może czasami chcą, żeby ich państwo komuś pogruziło palcem, albo komuś coś zbombardowało, albo prawda, pokazało, jakie jest, e, jakie jest mocne. Prawda? Natomiast, jeżeli więc mamy tą kategorię wspólnoty politycznej tak, i to o jej przetrwanie Morgentałowi chodzi. To to już jest troszeczkę więcej niż powiedzenie, że a, po prostu państwo chce przetrwać. Nie, ono chce przetrwać jako ta właśnie jakaś określona wspólnota polityczna. I w, przy, i w przypadku powiedzmy państwa irańskiego, to będzie wspólnota polityczna oparta na, w dużym stopniu obecnie przynajmniej na normach szariatu, abstrahując od tego, na ile oczywiście tutaj mamy napięcie pomiędzy z jednej strony władającymi Iranem, a z drugiej strony społeczeństwem, no to jednak są to pewne określone normy. Tak? Podobnie jest w przypadku nas, Polaków, prawda? A my też jesteśmy jacyś, też mamy pewne, pewną specyfikę kulturową, czy to jak nazywa Morgentau, charakter narodowy. I, I ta nasza specyfika, tej naszej wspólnoty politycznej jest tym, co jest w interesie narodowym polskim, aby był, aby przetrwało. Tu, tu się też szybko wejdę w słowo. Używając tej rozumując tymi kategoriami, druga rzecz pospolita, nie przetrwała, pomimo że. Po 1945 mm -hmm. roku istniało państwo polskie. W tym, w tym używając tak, 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 jasne. tak na to patrząc. Jasne, jasne, jasne. Oczywiście, że tak, prawda, bo mamy ten, ten taki no mocno państwocentryczny jednak taki no nacjonalizm gdzieś tam jednak międzywojenny. Ja lubię ten okres międzywojenny. Sam na co dzień chodzę w czapce Maciejówce, żeby Gabiedzi przypominać, że był jakiś marszałek Piłsudski. Więc jak gdyby ja absolutnie jak gdyby nie, nie, nie jestem przeciwnikiem drugiej Rzeczpospolitej. Ze wszystkimi oczywiście problemami, prawda? Ale masz rację. Jako wspólnota polityczna nie, 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 nie przetrwała. Chociażby kwestia struktury Klasowej, prawda? I powiązanych z tym norm, czyli roli dawnej, do pewnego stopnia jednak dawnej szlachty w Drugiej Rzeczpospolitej, co wiadomo, zostało absolutnie wykrote. Rola elicz przez... drugiej RP no... po wojnie była marginalna po prostu. To, to w, tym, w, tym, w, tym, w tym sensie inaczej jest z PRL-em, używając tej kategorii. A tu wiadomo, nie o tym rozmawiamy, ale to proszę kontynuować. Znaczy nie no, słuchaj, właśnie to moim zdaniem to właśnie o to chodzi, bo kategorie intelektualne czy kategorie te, te, teoretyczne są o tyle żywe, o ile ich używamy, żeby coś sobie wyjaśnić, nie, żeby coś, co, 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 coś zrozumieć, prawda? To stwierdzenie, nie? że Druga że rzecz pospolita nie, prze, nie przetrwała, w tym rozumieniu Morgentałowskim jest, no, jasne, prawda? Coś nam mówi em, o, o rzeczywistości. Natomiast tu jest troszeczkę z Morgentałem problem, że on się jawi jako absolutny konserwatysta, gdybyśmy tak go sobie zrekonstruowali, prawda? Że jest ta wspólnota, są te normy, te normy należy zachować. Prawda? Natomiast ja mam takie wyczucie jego, jego, jego myśli, że on jednak jak gdyby zdawał sobie sprawę, że czas biegnie do przodu. Nie? Że nie jest możliwym w wyniku tego, że świat się zmienia, tak? że, 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 że co jakiś czas no, zmienia nam się kontekst polityczny, społeczny, kulturowy i naturalnym jest to, że mm, jak gdyby będzie on oddziaływał na. Treść tych norm i zasad, którymi się dana wspólnota polityczna rządzi. Że to jest naturalny, ewolucyjny proces, prawda, który, który się dzieje. Natomiast, jak gdyby on jest tutaj, więc tym oświeconym konserwatystą, mówiącym, że zmiana jak najbardziej, również w tym, co konstytuuje tą wspólnotę, ale właśnie ta zmiana powiedzmy ewolucyjna, ta zmiana, której celem jest, aby jednak w tych relacjach panował ład. Tak, żeby te normy społeczne one się nie rozpękały, żeby nie było tak, że nagle e, właśnie mm, 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 ta, ta przynależna ludziom rządza władzy nie będzie miała tego kagańca, nie będzie kiełznana przez te, przez te normy. Prawda? I, to, I to jak gdyby wydaje się być sednem odpowiedzialności polityków, jako właśnie pasterzy tej swojej wspólnoty politycznej. Tak, więc, więc, y, więc mówię i do pewnego stopnia. Y, ten, 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 ta, ta, kategoria, ta kategoria interesu narodowego umorgentała, ona jest kategorią formalną. Nie? że Wszyscy mówią, że a, po prostu przetrwanie, ale to przetrwanie jest pewną formą myślenia o swojej wspólnocie politycznej i ewentualnych przyszłych losach. Prawda? I, I dlatego jest to tylko forma, I, i tutaj jak gdyby pokazuje się ten kontekstualizm myślenia Morgentała, że, że różne wspólnoty będą miało, miały tą różną normatywną zawartość, prawda? W związku z czym ich konkretny interes narodowy będzie różny, no bo inny będzie interes narodowy e, powiedzmy Irańczyków, a inny Polaków. Nie? Pomimo, że tu i tu powiemy, że przetrwanie to jednak wspólnoty opartej na trochę innych normach. Nie? Więc, więc mamy, mamy interes, interes narodowy. Oczywiście kolejną, jak gdyby centralną kategorią Morgentała jest kategoria potęgi. I tutaj mamy troszeczkę problem w języku polskim, dlatego że on posługiwał się kategorią power. I tą z kolei można na język polski tłumaczyć jako siłę, bądź właśnie potęgę, bądź właśnie jakąś władzę, tak? Albo po prostu panowanie. Nie? Power over something. I teraz można by starać się kontekstualnie mówić więc o sile, potędze i, i władzy. Natomiast ja osobiście przyjąłem takie, jak gdyby podejście tego i to mi się wydaje dosyć istotne, bo to jak gdyby dalej zahacza o, o myśl całego Morgentała, że jednak staram się mniej więcej stosować kategorię potęgi, a nie na przykład siły. I dlaczego? Bo w którymś momencie Morgenthau pisze tak, że siła ma miejsce wtedy, kiedy dwa ciała się ze sobą zderzają. Tak i wtedy jedno jest silniejsze od drugiego, jak jedno rozłoży drugie na łopatki. Natomiast dla Morgenthała potęga, czy to power, jest przede wszystkim fenomenem psychologicznym. To jest zdolność jednego podmiotu do zmuszenia drugiego podmiotu do, swojej do, 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 do realizowania tej woli pierwszego podmiotu. Nie? I, I to jest dla Morgentała przede wszystkim relacja psychologiczna. I to ma super ciekawe konsekwencje, dlatego że kiedy mówimy również szkolnie o realizmie politycznym, to wszyscy oczywiście mają tą konotację jakichś czołgów, jakichś samolotów, jakichś strzelających do siebie w okopach żołnierzy, prawda? I że to jest potęga, nie? Że, że, że ten realizm to jest tak cały czas właśnie o, 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 o tej wojnie. Nie jest. On jak najbardziej jest w cieniu wojny. Mówi, że ta potęga, jak gdyby właśnie jest w cieniu wojny, jest w cieniu przemocy fizycznej. Natomiast tam, gdzie zaczyna się przemoc fizyczna, zdaniem Morgentała, kończy się polityka. Rozumiana jako właśnie ta sfera, którą reguluje ta potęga, nie? czyli zdolność narzucania woli jednemu i drugiemu. I oczywiście możemy się straszyć, prawda, że ja tutaj na ciebie wyślę wojska, to ty zrób, co ja od ciebie chcę. Jasne. I to jest polityka. Natomiast jak już realnie wyślemy te wojska, to przestaje to być zdaniem Morgentała polityka, a staje się właśnie no, relacje siły i tak dalej. On tutaj, oczywiście, on tutaj jest jak najbardziej w tym klausewicowskim paradygmacie um, wojny jako kontynuacji polityki e, za pomocą innych środków, ale i tutaj. Wydaje mi się, można byłoby powiedzieć, że nawet do pewnego stopnia mamy jakiś taki jego rys idealistyczny. Ja wiem, że to może być skandal, jak to ojciec realizmu politycznego, a tutaj jednak idealistyczny, prawda? Ale, ale jest to właśnie jego przekonanie, że, że wraz z początkiem przemocy fizycznej kończy się, kończy się polityka. To tutaj, jeżeli pozwolisz, to ja też wejdę jakby Tobie w słowo, no bo... To jakby też doskonale współgra no, z założeniami teoretycznymi Alfreda Tajera Machana, który też właśnie amerykańską potęgę morską tak, czyli interpretował nie jako wykorzystanie samej siły już sensu stricte, tylko jakby zbudowanie kombinacji różnych czynników, gdzie te narzędzia, siły, przemocy fizycznej, militarnej stanowiły tylko pewien element budowy, nazwijmy to potęgi państwa i sprawczości państwa w przestrzeni, no, w, tym, w tym przypadku akurat morskiej, ale można powiedzieć, że tutaj mamy też pewną jakby kontynuację tego myślenia, w Stanach Zjednoczonych o samym pojęciu pałek, prawda? Więc jakby Jasne, zresztą to nie tylko Machan, prawda? Koncepcja imperialnych Niemiec, fleet e, in standing, prawda? Czyli nie jest ważne to, że mamy flotę, która jest w stanie wygrać bitwę z Royal Navy. Ważne, że mamy flotę, która stoi w porcie i zmusza to Royal Navy do bycia tutaj, a nie gdzie indziej, prawda? To też jak gdyby byłby, byłby tego przykład z już, jak gdyby no, z tej sfery, powiedzmy, tych koncepcji e, nawalistycznych. No tak, no, rozmawiam z chłopakami z Akademii Marynarki Wojennej, to, to, to jasne. Ja sam zresztą pochodzę ze, ze ze Szczecina, więc ta tematyka morska jest gdzieś tam mi, jest tam bliska, chociaż mieszkam w Krakowie. Tak, zresztą to może będzie jeszcze kiedyś okazja porozmawiać, bo właśnie mam taki ciekawy problem realistyczny dotyczący tego, dlaczego Brytyjczycy budowali lekkie krążowniki, a Japończycy zdecydowali się na budowę superpancerników. Właśnie w ramach moich, no Mniej lub bardziej realistycznych, realistycznych badań. Wracając jednak do, 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 do samego Morgentała, prawda? ta kategoria potęgi, ona też jest jak gdyby znowu właśnie taka cebulasta, bo u niego jak gdyby zaznaczają się trzy główne teoretyczne aspekty potęgi, o których teoretycy stosunków międzynarodowych tak naprawdę piszą do teraz. Z jednej strony mamy składniki potęgi narodowej rozumiane jako konkretne cechy państwa i to jest pewien katalog, nie? czyli terytorium, położenie geograficzne, ilość, jakość ludności, zasoby naturalne, wojsko i tak dalej. Ale Morgenthau dorzuca tutaj takie zupełnie jak gdyby nie dające się dotknąć czy polizać powiedzmy, kwestie jak charakter narodowy, morale narodu, jakość rządu i dyplomacji. Prawda? I to jest szalenie ciekawe, bo dla mnie i to jest taki trop interpretacyjny, który będę starać się gdzieś tam eksplorować w, 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 w mojej pracy nad rozprawą habilitacyjną, gdzie będę pisać właśnie o tym wczesnym pokoleniu realistów w jednym z rozdziałów, że to jest taki łącznik pomiędzy kontynentalną tradycją geopolityczną, jednak tylko, broń Boże, nie używamy tego słowa, bo ono jest wtedy bardzo, bardzo niemodne. Jest właśnie ten, ten, ten katalog składników potęgi narodowej. To jest po części właśnie tradycyjna geopolityka, tak naprawdę, ale właśnie z dodanymi takimi momentami czy aspektami, jak to teraz się mówi, ideacyjnymi. Tak? czyli to, co rozpociera się pomiędzy subiektywnościami komunikujących się ze sobą ludźmi i tam funkcjonuje, nie? czyli na przykład właśnie jakaś, e, jakiś charakter narodowy, e, który zresztą też był przez, przez geopolityków tych, tych, tych powiedzmy XIX-wiecznych i, i 20, wczesno XX-wiecznych gdzieś tam rozpoznawany. W każdym razie, tak, I wie, więc to jest to jedno rozumienie potęgi, tak? Mamy katalog cech państwa, które czynią to państwo potężne. To jest rzecz jedna. Z drugiej jednak strony mamy rozważania Morgentała właśnie nad tą potęgą jako zdolnością do narzucenia swojej woli innemu. Nie? Czyli tak jak, to się, tak jak to się nazywa w podręcznikach potęgą relatywną, czy potęgą relatywną, czy potęgą relacyjną. Tak? Potęga jest pewną relacją dwóch podmiotów, jeden narzuca wolę drugiemu. I teraz, Morgenthau, pracuje nad tym pojęciem bardzo ostro, właśnie z jednej strony oddzielając je po prostu od tej siły, czyli przemocy fizycznej, z drugiej strony pisze na przykład, jak ważną kwestią jest potęga, która jest potęgą legitymizowaną. Czyli może wskazać na pewne normy, które nie tylko moja wola, moja chęć władania, czy moja chęć osiągnięcia interesu mojej wspólnoty, Sprawia, że ja Tobie moją wolę narzucę, ale również, że odniosę to do pewnych podzielanych przeze mnie i Ciebie norm. A i wtedy mamy tą potęgę legitymizo legitymizowaną. Tak więc ten relacyjny aspekt potęgi również jest przez Morgenthała bardzo mocno przewałkowany. Ale co więcej, i to, to jest też, wydaje mi się, taka, taka interesująca ciekawostka on jak najbardziej idzie, zresztą dlatego ciekawymi jak gdyby teoretycznie rzeczami są próby syntezy klasycznego realizmu z paradygmatem konstruktywistycznym. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawy i, 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 i fajny trop po prostu. Ehm. Natomiast on pisze w pewnym momencie coś takiego, mówiąc o Organizacji Narodów Zjednoczonych, że chociaż oczywiście najważniejsze państwa, te, które mają najwięcej zasobów, to są w tym ONZ-cie najważniejsze, ale ponieważ ONZ tworzy, nazwalibyśmy to pewną przestrzeń dyskursywną, to te państwa nawet, żeby być zrozumiane, nie, czego my od was chcemy, prawda? Jaka jest treść naszej woli, którą chcemy wam narzucić? To przez to, że ten ONZ jest pewną przestrzenią dyskursywną, żeby te państwa, które są najpotężniejsze, zostały zrozumiane, muszą te swoje, nazwijmy to, roszczenia, tak, czy tą treść swojej woli, którą chcą narzucić, muszą jakoś językowo wyartykułować. I sam fakt tego językowego wyartykułowania tych interesów już je modyfikuje. Może modyfikuje je właśnie na korzyść tych mniejszych, tych słabszych itd. i tak dalej. I to jest ten aspekt potęgi, który współcześnie nazywamy potęgą strukturalną, o której piszą zarówno realiści, ale tak naprawdę w dużym stopniu piszą czy, czy, czy to teoretycy i teoretyczki krytyczne, czy, czy powiedzmy konstruktywiści i konstruktywistki. I to, i to też jest u Morgantała też można to, też można to u niego u niego, e, prawda, znaleźć. Więc, e, e, więc ta kategoria właśnie potęgi jest czymś, nad czym na pewno warto jest, czytając Morgentała przysiąc, e, przysiąść i się po prostu zastanowić, prawda, bo to za, zadaje właśnie kłam tej takiej e, typowej, czy, 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 czy powierzchownej recepcji realistów jako tych, co to właśnie się tak ciągle tymi czołgami zajmują tę, 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 tą, w tą, w tą wojną i tak dalej. To nie jest e, e, po prostu e, takie e, takie oczywiste. Ostatnią w zasadzie kategorią, która moim zdaniem jest szalenie interesująca dla, dla odbiorców teorii Morgentała i wydaje mi się, że też jest właśnie przydatna w, w, w rozumieniu rzeczywistości międzynarodowej, to jest kategoria polityki prestiżu. I to jest taki mój, powiem to z anglosaska, zupełnie osobisty i subiektywny pik. To znaczy. Mi to jest bliskie, bo sam, powiedzmy, próbując teoretyzować, gdzieś tam ta kategoria prestiżu jest w tych moich próbach teoretycznych bardzo istotna. I Morgenthau mówi tak, że prestiż jest naturalną jak gdyby, skłonnością, czy dążenie do osiągnięcia prestiżu jest naturalną skłonnością człowieka. Człowiek chce być widziany, człowiek chce być doceniany, chce czuć się sam ze sobą dobrze. I chcę, żeby inni go tak właśnie dobrze postrzegali, jako potężnego, wartościowego, nie wiem, może groźnego. I teraz, e, i Morgan tam mówi tak, i, i w porządku. I prestiż jest ważnym elementem tego statecraft, sztuki rządzenia państwem. Budowa, umiejętna budowa wizerunku państwa jako... Państwa mającego pewien prestiż, tak, ten prestiż oczywiście często też wynika z poprzednich sukcesów polityki państwa, to też jest, to też jest ważne, jest naturalnym, jak gdyby jednym z narzędzi, którymi mężowie stanu czy, czy polityki, politycy i polityczki międzynarodowe się posługują. I mówi ok. Na ale trzeba uważać, bo zdarza się czasem tak, że dążenie do prestiżu. Przestaje być, e, e, przestaje być teleologiczne, tak? czyli przestaje być zwrócone na jakiś inny stojący za tym prestiżem cel, tylko staje się to polityka e, prestiżu, staje się polityką deontologiczną. Wtedy ten prestiż staje się celem samym w sobie. Tak? I Morgenthau, i to jest jak gdyby ta jego taka normatywna część jego teorii, mówi tak, bardzo uważajcie... Jeżeli w Waszej wspólnocie politycznej zdarzy się, że ten prestiż stanie się nagle dla wszystkich najważniejszy, że wszyscy będą mówić tylko o wstawaniu z kolan, znajdowania, znajdowaniu naszego miejsca pod słońcem, czy właśnie należnego nam z jakiegoś powodu miejsca. Nie? I, i ta i ta więc ta deontologiczna pres polityka prestiżu, ten prestiż sam dla siebie, mówimy Morgenthau, z jednej strony jest właśnie pewną taką siłą sprawczą w polityce międzynarodowej, znaczy często się zdarza, tak że te wspólnoty polityczne e, e, stają się narcystyczne w pewien sposób, tak że właśnie dążą do tego do piękności swojego odbicia e, w rzece, nad którą się pochylają. E, i to sprawia, że się dzieje ta polityka międzynarodowa, że państwa robią różne rzeczy. Natomiast zdaniem Morgentała, najczęściej w takim przypadku robią rzeczy głupie, które ostatecznie będą miały fatalne czy te dramatyczne konsekwencje dla tych wspólnot e, politycznych. Nie, że jest tutaj pewna taka pycha, e, która, która, która kroczy przed, e, przed upadkiem. I ten normatywny aspekt Morgentała on mi się wydaje, że zwłaszcza w naszych. Osobliwych czasach, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością populizmu, tak, dużą ilością emotywizmu w dyskursie publicznym, wydaje się, że ta jego przestroga przed tym pędem za prestiżem wydaje się być po prostu bardzo, bardzo, bardzo na czasie. I rzeczywiście przykładów państw, które starając się właśnie osiągnąć pro, ten, 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 ten międzynarodowy prestiż dla samego jego, wstawać w kolan, Zająć swoje miejsce na, na, na ziemi, na powrót przypiąć husarskie skrzydła. E, tak, e, mogą po prostu być no, zwiedzione na manowce e, przez to poszukiwanie prestiżu. No to słuchaj, to, to tak naprawdę wychodzi, że pod, podprowadziłeś nas trochę do kolejnego pytania. To znaczy, no, mogentau. E, pisał założenia swojej teorii, tak jak, tak jak tutaj nam już wyłożyłeś, oczywiście on je nadbudowywał, aktualizował, bo oparciu o to, co obserwował w stosunkach międzynarodowych, jak postrzegał amerykańskie społeczeństwo, amerykańską politykę, politykę zagraniczną, no ale w takim dużym uproszczeniu, no to był czas zimnej wojny dwublokowej konfrontacji. Yy... Dzisiaj mamy inny świat trochę, tak? Znaczy, mamy świat, gdzie mamy ewidentne przejawy tarcz, które zachodzą dzisiaj w systemie międzynarodowym. I podejrzewam, że moglibyśmy rozpocząć cały cykl rozmów o tym, jak założenia Morgenthaua dzisiaj pasują do interesów polityki poszczególnych aktorów sceny międzynarodowej, ale odnieśmy to tylko do naszego podwórka i do Polski. Takie trochę, może z gatunku political fiction. Gdyby Morgenta żył, gdyby mógł doradzać kierownictwu państwa pol polskiego, naszym elitom politycznym, to co by, na co mógłby szczególnie zwrócić uwagę no, w kontekście sytuacji środowiska, bezpieczeństwa, którego wpływem, i tych wyzwań, które w tej chwili obserwujemy? No oczywiście, żeby odpowiedzieć na takie pytanie, no to trzeba jak gdyby znowu sięgnąć do określonych kategorii i przy ich pomocy. Gdzieś tam subiektywnie, no bo to wiadomo, zawsze jest treścią naszej subiektywności, co takiego powiemy, spróbować jak gdyby na podstawie tych jego kategorii coś o tej naszej kochanej Polsce powiedzieć. Moim zdaniem, jak gdyby warto byłoby zacząć od takiego ciągu myślowego, tak? Jeżeli interes narodowy to jest przetrwanie danej wspólnoty, już sobie o tej wspólnocie powiedzieliśmy, tak? I teraz, żeby ten interes narodowy zrealizować, warto, żeby ta wspólnota, jej państwo były jak najpotężniejsze. Tak? Teraz. Potęga państwa to jest ten szereg różnych prawda, składników, które sprawiają, że to państwo jest potężne, że jest sprawcze, że może działać. Jednym z tych składników dla Morgentała jest kwestia morale narodowego. To morale narodowe Morgentał rozumie jako skłonność całego społeczeństwa do popierania polityki tych, którzy nimi rządzą, tej rządzącej elity. A? I teraz z punktu widzenia tych morgentałowskich kategorii wydaje się, że granie na podział, na polaryzację społeczną, na to, żeby Polacy byli wściekli na siebie, bo ten głosuje na tego, a ta głosuje na tamtą, jest bardzo szkodliwym działaniem całej klasy politycznej, jeżeli chodzi o potęgę naszego narodu. Nie? Więc to, to byłby, to byłby, to byłby, to byłby jeden, taki, jeden taki mocny, że tak powiem, jeden taki mocny punkt. Z drugiej strony mamy kwestię rozumienia przez Morgentała równowagi potęg, czy równowagi sił. Ja już przestałem walczyć z, wa z wiatrakami, nie mówię równowagi potęg, bo się na mnie denerwują, mówią, że w literaturze przedmiotu jest równowaga sił, to już niech będzie, niech będzie równowaga sił. Bardzo istotną kwestią w swojej teorii, na którą Morgenthau zwracał uwagę właśnie gwoli tej równowagi sił, on miał takie dwa modele, że jest bezpośrednie, jak gdyby, równoważenie się dwóch państw jest taki model równowagi sił, w którym mamy te dwa duże państwa w jakimś tam momencie i mamy trzecie mniejsze, ta, które pomiędzy tymi dwoma potęgami się znajduje. I mówi Morgenthau, że to, to państwo, które się znajduje między dwoma potęgami. Do pewnego stopnia zawdzięcza swoją sprawczość, tak? czyli możliwość kształtowania tej rzeczywistości zewnętrza swojego, do pewnego stopnia właśnie na umiejętnym balansowaniu pomiędzy tymi dwoma siłami, które w jakiś tam sposób walczą o to państwo, tak? bo z jakiegoś powodu jest im ono potrzebne. I teraz, no, prawda, wydaje się, że to znakomicie ten model będzie pasował tutaj do, 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 do sytuacji polski, prawda? Natomiast jest pytanie, kogo sobie weźmiemy na te dwie potęgi, które się tak o nas ścierają, prawda, pomiędzy którymi dwoma jesteśmy. Najprościej, oczywiście, powiedzieć, że a no to wiadomo, że to przecież będzie z jednej strony Zachód, prawda, czy Amerykanie, a z drugiej strony Rosja. To oczywista sprawa. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę długoterminowe trendy, to można się zastanawiać, jak długo ta Rosja będzie na poważnie, tą potęgą, którą w tym modelu powinniśmy sobie podstawić pod, pod, pod jeden z tych dużych podmiotów, tak? Tak. Natomiast dalej, więc idąc tym tropem, no to może Chiny i Zachód. Czy rzeczywiście będziemy pomiędzy Chinami a Zachodem? Chyba nie, chyba jednak do tego Zachodu nam dużo bliżej. No to okej, okay, to zostańmy w takim razie przy tej opcji w Zachodzie. Tak? I teraz można byłoby sobie wyobrazić, że po, jak gdyby w, w polskim interesie jest umiejętnie balansować pomiędzy właśnie Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, nie? Właśnie na podstawie tego modelu e, e, równowagi sił, gdzie mamy właśnie dwa duże podmioty i jeden mniejszy, o które one, one, one zabiegają. I teraz... Ktoś powie, no chwileczkę, ale przecież Unia Europejska tutaj czołgami do nas nie wiedzie, ba nawet chcemy, żeby Unia Europejska czy kraje Unii Europejskiej wjechały do nas czołgami, bo się wtedy będziemy czuć bardziej bezpieczni przed Rosją. Zgoda. Tak, ja też uważam, że jest pewnym paradoksem jest dosyć zabawnym w historii, że bardziej martwię się o to, że Bundeswehr jest w tak kiepskim stanie, że to jest dla mnie większe zmartwienie, niż to, że ona jest, byłaby w świetnym stanie, prawda? To jest, to jest pewien chichot naszej historii. Natomiast jak gdyby wracając do tego, i znowu jak gdyby wracając do, do tego morgentołowskiego myślenia, no jednak jesteśmy pewną wspólnotą wartości. I Unia Europejska w jakiś sposób nas, jako tą wspólnotę wartości chce modyfikować. I czy my tego powinniśmy chcieć? Tak po całości? Nie wiem. To jest, otwarte, to jest otwarte pytanie, które wydaje się być jak gdyby postawione bardzo ostro właśnie dzięki tym morgentałowskim kategoriom, na, na które każdy obywatel i obywatelka w swoim sumieniu powinni sobie jakoś odpowiedzieć. Nie? Natomiast jeżeli decyzja, czy też jeżeli wynik tego wnioskowania tego osądu danej osoby był taki, że nie do pewnego stopnia Unia Europejska jest fajna. Ale są takie rzeczy, które nam się w niej nie, nie, nie podobają, no to wtedy oczywiście zostają nam Stany Zjednoczone jako ta przeciwwaga, której po prostu powinniśmy przeciw Unii Europejskiej używać, prawda, żeby nie dać się jednym czy drugim zdominować. Ostatnie pytanie, już choć pewnie samo pytanie na samą rozmowę, by mogło starczyć. Czasami, jak pytam studentów, oczywiście to nie jest reprezentatywna próba, ale do jakiego nurtu poznawczego, szczególnie tych młodszych, jest im najbliżej, to mówią, że są realistami. Ja przypuszczam, że to jest tak dlatego, że kategoria realizmu w potocznym języku ma takie pozytywne konotacje, że jest się odpowiedzialnym, że patrzy się na świat uwzględniając te takie obiektywne, niezależne od nas okoliczności i prawidłowo je odczytują, no i dokonują ekstrapolacji tego na myślenie, na myślenie o polityce, bo później jak się wejdzie w pogłębioną dyskusję, to się okazuje, że nie, są, że nie są realistami, tylko idealistami w wielu miejscach, ale... Zauważyłem, że ta kategoria realizmu to jest to taki kij, którym ludzie często w różnych debatach się okładają, wzajemnie zarzucając sobie tego realizmu brak. Już nie chcę przywoływać debat historycznych, sporów, co by było gdyby, prawda, co to, zna, co to znaczy, kto był realistą, kto nie był realistą, albo takie wypowiedzi, przywoływania jakichś klasycznych tekstów, no, które. Się dobrze zestarzały, pokazując, o to jest to jest realizm, albo odwrotnie, ktoś, kto zresztą to jest inne zjawisko, ktoś, kto jawił się realistą, jak często ten nasz realizm się źle starzeje. I jak się chciałem Cię zapytać, co to znaczy być, być realistą w interpretowaniu stosunków międzynarodowych? To znaczy, e... To jest tak, że pod koniec swojej książki rzeczywiście popełniłem w, 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 w zakończeniu taką analizę, jak gdyby właśnie tego, co to jest być realistą w odbiorze rzeczywistości międzynarodowej. Że można jak gdyby nazwać realizm pewną postawą, nie z takiego super egzystencjalnego punktu widzenia, po prostu jestem realistą. Bycie realistą. I teraz na pewno nie oznacza to tego, że należy wywalić ze swojego rozumowania wszelkie idee, nie? wszelkie wartości, które za mną stoją. To absolutnie nie jest realizm. E, w zasadzie każdy realista, e, jakiego przyjmujemy tak, na mocy konwencji, że to jest realista konwencjonalnie, miał jakąś wspólnotę polityczną, która była mu droga. I to dlatego, że była ta wspólnota polityczna, która była temu realiście droga, to on na różne rzeczy był gotów. I idąc dalej tym tropem, na co trzeba być więc gotowym dla swojej wspólnoty politycznej, jak jest ci ona droga? Na pewien bardzo pesymistyczny przede wszystkim ogląd rzeczywistości międzynarodowej. I to tak pesymistyczne, że czasami się człowiekowi, jak to się mówi, w brzuchu przewraca. Nie? To tak jak rozmawiamy sobie o, 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 o naszych studentach, oni są i studentkach, oni są dla nas ważni, bo, bo, bo to robimy jako akademicy. Zmuszanie na powiedzmy jakieś tam seminarium moich studentów do tego, żeby się zastanawiali, jak bardzo wspierać Ukrainę. Żeby ona jak najdłużej z tą Rosją walczyła, bo się wtedy Rosja najbardziej wykrwawi. A nas tak naprawdę najbardziej powinno interesować to, żeby Rosja była jak najbardziej wykrwawiona, a nie dobrobyt Ukrainy. Zmuszanie ich do tego, żeby analizowali takie twierdzenie. Ja nie mówię, że to jest moje twierdzenie. Nie? Natomiast zmuszanie ich do tego, żeby je przeanalizowali, żeby wskazali, jak się do tego. Odnoszą. Nie? Czy im się to podoba, czy im się nie, to nie, nie podoba? Czy ich zdaniem taka zasada powinna polską polityką zagraniczną kierować, czy też nie? W kontekście całego cierpienia narodu ukraińskiego, ja nie, nie czuję się dobrze sam ze sobą, że studentów zmuszam do zastanawiania się nad takim sądem, nie? Czy, czy nad taką. Ale jednak uważam, że jak gdyby ten taki. Beznamiętny namysł nad takimi rzeczami jest cechą realisty, nawet jeżeli gdzieś tam, prawda, że to ta, 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 taka kom, kompartmentalization, komper, takie jak gdyby zrobienie sobie w głowie takich dwóch przegródek, tak, że tutaj są moje wartości, ja na razie je biorę w nawias, bo muszę rozważyć tą obrzydliwą kwestię, nie? I ja wiem, że ona jest obrzydliwa, ale mimo to w dalszym ciągu jak gdyby wykonuje na niej operacje intelektualne, no bo, bo taki jest świat. Prawda? I odwaga intelektualna do takiego myślenia, na pewno, na pewno jest cechą, cechą bycia realistą. Ja nie wiem, czy ja tym realistą jestem, ale tak, 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 tak mi się wydaje. I to, co jeszcze jest szalenie istotne, to to, żeby nie popadać w takie, powiedzmy, rejtanizowanie czy hamletyzowanie w tym kontekście. Tak, że ja się tu będę głęboko zastanawiał, jak ta, jaka ta rzeczywistość jest straszna, jaka jest dołująca, to jakoś tam tak rozbebeszał, nie? To jest coś, co po prostu powinno być przedmiotem mojego namysłu, jakiekolwiek by nie było obrzydliwe, natomiast ten namysł w pewnym momencie trzeba skończyć i po prostu wydać osąd. Że to jest tak, albo śmak, i należałoby w ten sposób podążać. I to jest jak gdyby ta odwaga powiedzenia, że czasem niestety trzeba podejmować paskudne decyzje w tej polityce międzynarodowej, bo, bo są one tym mniejszym złem. I jak się popatrzy na, na, na etykę. Polityczną, która jest częścią teorii Morgentała, to właśnie dla niego działanie polityczne zarówno na poziomie decydenta politycznego, jak i na poziomie osoby, która powiedzmy no, prowadzi tą robotę koncepcyjną czy analityczną, która musi się skończyć pewnym sądem i rekomendacją. Nie? To, to jest właśnie sztuka wybierania tego, tego mniejszego zła, bo ta paskudna sfera polityki tylko na to pozwala. I, I dla Morgentała, ale również chyba dla każdego realisty wydaje mi się ważne jest to, żeby w dalszym ciągu sobie zdawać sprawę, że jednak czynimy zło, że to nie jest prosty makiawelizm, że cel uświęca środki i hej do przodu, tylko że nawet jeżeli będę działać ze względu na ważny dla mnie cel w sposób paskudny, to to jest paskudne. Tak? I, i jak gdyby i nic tego nie, 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 nie przykryje. I ta odwaga intelektualna zmierzenia się również ze swoimi własnymi wartościami, tak? żeby mój idealizm nie sprawił, że omsknie mi się ręka i nie zrobię tego, co powinienem, bo wiem, że to jest paskudne, to, to, byłby, to, to byłby jak gdyby to, to byłaby właśnie ta cecha bycia realistą albo realistką. I mówię z punktu widzenia egzystencjalnego, myślę, że jest to. Bardzo trudne. Nie? Dlatego ja mu, na przykład o, o sobie, tak, jasne, zgłębiam tą teorię realistyczną, piszę, teo, staram się pisać teorię, która, która mam nadzieję będzie uznana kiedyś za realistyczną, ale czy sam realistą jestem? Nie wiem. To Pan Bóg i historia orzekną za parędziesiąt lat, nie? Dziękuję Ci za tą, ten, no, tą wypowiedź. Ten monolog w zasadzie na końcu bardzo szczery i taki dający, dający do myślenia. No, no, no gdzieś tam szarpnąłeś za strunę również w mojej duszy i pozostawisz mnie z wieloma wątpliwościami. Mam nadzieję, naszych słuchaczy również. Drodzy Państwo, tutaj chyba niewiele trzeba dodawać. Czytajcie Hansa Morgentała. I czytajcie, drodzy Państwo, pracę naszego dzisiejszego gościa, doktora Mateusza Filarego Szczepanika. Mateuszu, ja ci jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja na początku zapomniałem dodać, kiedy się przedstawiałem, że również Ciebie można spotkać na YouTubie, tak jak, tak jak, tak jak nas. Jest kanał Stosunki Międzynarodowy. Link do niego znajdziecie Państwo w opisie do tego filmu, więc serdecznie zapraszamy do, do subskrypcji i tam więcej materiałów naszego dzisiejszego gościa. Co ja mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, że dasz się jeszcze ja kiedyś. Mam na taką nadzieję. Zaprosić, drodzy Państwo. Ja zachęcam do komentowania tego materiału, dzielenia się przemyśleniami, Waszymi refleksjami, ze spotkań intelektualnych z Morgentałem, do komentowania, podawania dalej i na kolejne nasze materiały. Dziękuję serdecznie Państwu, jeszcze raz dziękuję Ci, Mateuszu. Dziękuję pięknie za możliwość pogadania dzisiaj u was.